comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles tes tentes, comme sont belles Israël, comme sont belles. Znowu ta liturgia dzisiejszego święta daje nam taką okrojoną Ewangelię, ale to przynajmniej jakoś jestem w stanie, chociaż nie jestem w stanie tego przyjąć, ale zobaczyć jaką myśl, która chyba tym liturgistom przyświecała, bo to jest podobnie jak ta Ewangelia z 25 rozdziału Mateusza o tym sądzie ostatecznym. Często jest ta Ewangelia przypisywana do świętych. Jest też tylko połowa tej Ewangelii, ten dialog ze sprawiedliwymi, natomiast ta druga część jest nieodczytywana. Myślę, że taka myśl, która przyświeca temu, jest, że ta Ewangelia jest przypisana teraz konkretnym ludziom, tym, którzy poszli za tym Słowem, którzy to Słowo zrealizowali. Oni są tym przykładem, jak tą pierwszą część, tą część naśladowania Chrystusa i służenia Mu w biednych i tak dalej, jak oni to zrealizowali. I podobnie chyba ta dzisiejsza Ewangelia, która też no, tak wycina trochę to spotkanie pomiędzy Chrystusem a tym bogatym młodzieńcem, jak go nazywamy w myśl świętego Mateusza. I też jest tylko ten pierwszy dialog, ponieważ no, ten młodzieniec nie poszedł za Chrystusem, a my dzisiaj chcemy wspominać wszystkich świętych, którzy poszli. Jak gdyby ich nie dotyczy ta druga część tej Ewangelii. Myślę, taki zamiar był tych, którzy tą Ewangelię nam w ten sposób podają. No i dobrze, możemy się tego trzymać, że no, obchodzimy dzisiaj wspólne wspomnienie wszystkich tych, którzy tę Ewangelię zrealizowali. Bo to jest ta Ewangelia świętego Franciszka, Ewangelia franciszkańska, franciszkowa i franciszkańska, że sam Franciszek tę Ewangelię od Pana Boga otrzymał w ten sposób nadprzyrodzony. To też pokazuje, jak on to słowo zachowywał, jakie miał podejście do tego słowa, prawda, że kiedy ma to pytanie, co robić ze swoim życiem, to idzie do kościoła, bierze lekcjonarz, otwiera trzykrotnie Ewangelię i to jest ta pierwsza, która mu się otwiera, ta Ewangelia o bogatym młodzieńcu. I to jest ten moment powołania Franciszka, już taki kulminacyjny, kiedy mówi, to jest to, tym słowem chcę żyć, to słowo chcę naśladować. I pełen radości idzie właśnie, żeby wszystko sprzedać, to co miał zostawić, wszystko wyzerować się i pójść za Chrystusem. To jest ta Ewangelia przełomu dla niego. I to jest ta Ewangelia nie tylko dla niego, ale też to doświadczenie, które on ma, jest gotowy dawać innym. Że my często mamy, nie wiem, takie ja mam przynajmniej wrażenie, że boimy się zaprosić innych do radykalizmu życia. Żeby teraz, nie wiem, takie ja mam przynajmniej przekonanie, nie tylko przekonanie, że kiedy przychodzili kandydaci do zakonu, do postulatu, no to jeszcze i nie ma ich co ruszać, nie? No bo to przyszedł świecki pan, za chwilę może pójść z powrotem do świata, to wręcz może sobie biedy napytać samemu, nie? Że mu teraz kazać wszystko sprzedać, a potem wróci i będzie miał pretensje do końca życia, albo jeszcze będzie zakon skarżył, albo nie wiem co. No i jak przyszedł, tak i poszedł zazwyczaj. No i też, nie, że jak czekać, no może do wieczystych, na wieczystych, to przed wieczystymi, żeby złożył to oświadczenie na piśmie, że już nie rości sobie pretensji do żadnego spadku, ani do niczego. Nie wiem, jakie tam macie wy rozwiązania prawne, ale tak to często bywa, nie, że dopiero w śluby wieczysty to jest ten moment taki. No jest to, dla mnie to jest trochę tak, że boimy się tym młodym, o ile jeszcze są, nie stawiać wymagania. Nie, że już, znaczy, to, tak się pytam, skąd my ten lęk mamy, nie? Że jakbyśmy się bali
rzeczywiście tym młodym zaproponować tą drogę radykalizmu. To już Jan Paweł II często do młodzieży mówi, że wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają. Że my często stajemy po tej stronie, że lepiej nie wymagać. To jeszcze nie teraz, może dojrzeje. A tymczasem ta Ewangelia dla Franciszka była tą Ewangelią taką radykalną w tym znaczeniu, że on, pamiętacie, jak w regule mówi, że jak przychodzą kandydaci do klasztoru, to znaczy ci, którzy chcą iść tą samą drogą, którą myśmy poszli, dajcie im tę Ewangelię i odeślijcie jej do świata. Tyle, nie? To był cały skrutyn, to była cała rozmowa teraz, prowadzenie tego kandydata i tak dalej. Masz słowo i z tym słowem odejść. Zrealizujesz, wracasz. Nie zrealizujesz, siedź tam, gdzie byłeś. Nie, dla Franciszka było prosto, bo była prosta Ewangelia. Ewangelia, która była brana w sposób dosłowny. Nie, że myśmy się często sami w to uwikłali, że tę Ewangelię to trzeba tak osłodzić, prawda, że pamiętam, jak mi mówiono często, że nie, to Ewangelię to trzeba brać w kontekście, to trzeba brać, nie można dzisiaj żyć Franciszkiem, parę wieków później, że to trzeba tłumaczyć też, nie, że Ewangelię to trzeba rozumieć w danym kontekście. No i przecież Benedykt XVI wielokrotnie mówił, co? Ewangelię należy rozumieć sine glossa. To było jego takie jedno z ulubionych powiedzeń. Bez gloss, bez tłumaczy, bez rozumień. Że to tak powiedział, ale to trzeba w ten sposób dzisiaj wytłumaczyć. To trzeba i dajemy interpretację Ewangelii. Nie bierzemy kazania na górze i je interpretujemy. Nie, tylko to jest tak, nie można żyć w sposób tak radykalny. To jest... To trzeba teraz przystosować do naszego życia. No i potem tak ją obłaskawiamy, tak ją przystosowujemy, że z tej Ewangelii już niewiele zostaje. Ja widzimy dzisiaj Chrystusa w tej Ewangelii, gdzie On mówi bardzo jasno, bardzo mocno, że idź, zobacz to wszystko, zostaw to wszystko. Ogołoć się, to jest ten warunek, żeby pójść. I to właśnie nie jest, że chce źle dla ciebie, bo Święty Marek zauważył właśnie to, że spojrzał na Niego z miłością. Że patrzy na Niego z miłością. I teraz to jest ta miłość, która się wyraża w tym radykalnym pójściu za Chrystusem. I Pan Bóg nie inaczej patrzy na każdego z nas. Patrzy z miłością, ale też zaprasza do odpowiedzi tej miłości na miłość, która jest radykalna, prawda? Bo to jest tak, niektórzy mówią, że to jest ta Ewangelia życia zakonnego i generalnie ta Ewangelia, która mówi, że do czego my jesteśmy powołani jako chrześcijanie, my jako osoby zakonne, do realizacji przykazania miłości Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. To są te śluby, które składamy, nie? Miłości, śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. No to jest konkretna realizacja tych wymagań z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Nie? I potem też, że to jest ten wymiar do innych, że on się też bardzo jasno potem przekłada w tych dobrach, którymi mamy służyć innym w sposób radykalny. Nie? Że Franciszek nie zrobił tego na zasadzie, że mam pieniądze od ojca, więc je dobrze spożytkuję dla biednych, tylko zrobił cięcie. Że nie co ja myślę na ten temat, tylko stał się jednym z tych ubogich. I to była wielkość Franciszka. Nie odmawiając wielkości innym, założycielom zakonu i tak dalej, którzy mieli właśnie to, żeby teraz te dobra spożytkować na potrzeby tych potrzebujących. Ale to nie był Franciszek. Dlatego Franciszek jest Franciszkiem, że on brał to tak dosłownie. Że jak było wyzerować się, to wyzerować. I nie miał nic. Jak nie miejcie domów, to nie miejcie domów. Burzył klasztory, które miasta budowały dla braci. Że był bardzo radykalny w tym. I tego radykalizmu zabrakło teraz temu bogatemu młodzieńcowi, bo on ostatecznie za Chrystusem nie poszedł. Nie? Odwrócił się napięcie, że jako Pan Jezus postawił przed konkretnie, bo mówi, że kochasz Pana Boga, że wszystkie przykazania wypełniasz, no to Pan Jezus mówi, no to co za problem, żeby teraz, skoro jesteś tak wolny w tym życiu przykazaniami,
no to pokaż to w faktach. No i się okazuje, że nie, że wolał się obrócić napięcie i pójść od Chrystusa. I że Chrystus mu zaprasza go do tego pójścia za nim, naśladowania, a on idzie od niego, nie, że to bogactwo się okazuje, że jest coś, co go totalnie odgradza od Chrystusa, od tej drogi, którą idzie Chrystus. Nie, ale to można no, niejako rozeznać tylko w praniu, tylko w praktyce. Nie, kiedy, bo dla chrześcijan, dla których jest pisana ta Ewangelia, bo to nie jest Ewangelia dla zakonów, jak mówimy, zakony powstaną 300 lat później i Kościół świetnie tym słowem żył przez 300 lat, nie czekając na zakony. Tylko to była Ewangelia zwykłych, prostych chrześcijan, że było konieczność, żeby zrobili tą Ewangelię w swoim życiu, żeby ją zrealizowali. Żadna z Ewangelii nie była dla kogoś, tylko każdy urywek Ewangelii była dla chrześcijan, dla Kościoła, który był teraz. To jest ten skarb Ewangelii, który Kościół zachował dla siebie i dla tych, których wprowadzał w to życie. Ewangelii było, gdyby spisał wszystko, to było dużo, dużo, dużo więcej. A Kościół wybrał tylko te fragmenty, że one są konieczne dla funkcjonowania Kościoła dalej i wprowadzania w to życie teraz tych, którzy przychodzili. Że to była Ewangelia, też była dla kształtowania tych, którzy pytali o chrześcijaństwo, że to było to słowo, które było do przeżywania konkretnie dla tych, którzy chcieli być chrześcijanami. I również ta Ewangelia. Nie, to nie jest dla kogoś tam, tylko Ewangelia dla zwykłych rodzin, dla zwykłych chrześcijan czy katechumenów, którzy chcieli stać się chrześcijanami, przyjąć chrzest. To było dla nich Ewangelia. Myśmy zrobili trochę ten podział taki sztuczny, że to jest Ewangelia dla bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych. Bardziej zaawansowane to są zakony i one mają żyć pewnymi Ewangeliami, a taki przeciętny chrześcijan nie musi. No, my jesteśmy w zakonie po drugiej stronie barykady i mówimy, no to też Ewangelia dla nas w sumie nie jest, może dla innych, ale dla nas nie bardzo. No i taka sieroca ta Ewangelia się zrobiła, bo ją nikt nie chce, nie? No, byli tacy wariaci jak Franciszek i jego następcy, których dzisiaj wspominamy, którzy zrealizowali tę Ewangelię dosłownie. Jest sine glossa. Tak powiedział i tak to przeżywam. To jest możliwe tylko właśnie w tym, że gdzieś widzieli to spojrzenie Chrystusa z miłością. Myślę, to jest też klucz do tej Ewangelii. Że jak się nie czuje kochany w tym, co Chrystus mi mówi, no to jest, potem jest wszystko jest jedynie prawem. Dura lex, sed lex. Trudne prawo, ale prawo. No i muszę się do tego prawa naginać. I potem robimy różne sztuczki, żeby to prawo jakoś obłaskawić, żeby było bardziej życiowe, żeby było bardziej ludzkie. Ale no Chrystus zaprasza, żeby pójść za Nim, czyli być w tej jedności, w miłości z Nim. Jeśli tego nie ma, no to wszystko to rzeczy zakony rzeczywiście staje się jednym wielkim kołchozem, staje się jednym wielką salą tortur, a nie tym, czym ma być bycie z Chrystusem w miłości. Do tego Chrystus woła i to jest to naśladowanie, czyli pójście za Chrystusem. Jak jest to opowiadanie o Eliaszu, czy też o Mojżeszu, to jest podobna sceneria, bo to jest na górze syna jeden i drugi, że ma to pragnienie, żeby zobaczyć twarz Pana Boga, tą twarz, którą oni nie widzieli, bo dzisiaj widzi ją bogaty młodzieniec i się od tej twarzy też odwraca. Ale oni mają to pragnienie zobaczyć Boga twarzą w twarz, a widzą jedynie plecy Pana Boga, że Pan Bóg przechodzi przed nimi, przed tą grotą, kiedy wychodzą, jest już za późno, jest już Pan Bóg już przeszedł. I rabini to mówią, że taki jest sposób objawienia się Pana Boga, że Pana Boga można poznać tylko patrząc na Jego plecy, nie patrzymy na Jego twarz. To jest jeszcze to myślenie starotestamentalne, bo jak zobaczysz Pana Boga twarzą w twarz, to znaczy, że umarłeś. W tym świecie nie można widzieć Pana Boga twarzą w twarz. Nie, dlatego jak Manoach i jego żona, rodzice Samsona i tak dalej widzieli anioła Bożego, to mówi łobatko, koniec świata, nie, to już trzeba umrzeć. Widzieliśmy nie, za zwiastowanie szczerze dziękuję, nie, bo to już tak najlepszy moment, żeby się przetransportować na drugą stronę.
Takie było przekonanie i do dzisiaj jest. Nie można widzieć Pana Boga twarzą w twarz. To jest jak gdyby zastrzeżone dla życia przyszłego. I teraz tak trudno było zobaczyć w Chrystusie tą twarz Pana Boga, nie? Że to jest ta twarz. I teraz wręcz ta twarz, o którym powie Izaja, że przed Nim się zakrywa. My twarze przed Nim zakrywamy, patrząc na Jego twarz, tą poniszczoną, zniszczoną, oplutą, zbitą, że my zakrywamy, nie chcemy na Niego patrzeć, nie chcemy, nie mamy pragnienie widzieć Pana Boga twarzą w twarz, a kiedy to oblicze nam się ukazało, tośmy zrobili z Nim, cośmy zrobili, tak żeśmy zniekształcili to oblicze, że nie chcemy na Niego patrzeć. Ale jeszcze w tej odsłonie starotestamentalnej to iść za Panem Bogiem, to znaczyło patrzeć na plecy Pana Boga. Nie na twarz, tylko na plecy. I do tego zaproszony jest Eliasz, do tego zaproszony jest Mojżesz. I to jest to zaproszenie do naśladowania, które ma każdy człowiek. W Starym Testamencie to były jeszcze te przykazania. My widzimy, że już nie tyle przykazania, czyli coś teoretycznego, tylko pójść za kimś, za samym Bogiem. Jedno z takich tłumaczeń tego, dlaczego widzieć trzeba Pana Boga, które jakoś ostatnio do mnie dotarło, to było takie tłumaczenie, że Pana Boga, że będziesz widział moje tyły, nie, że pójdziesz za mną, będziesz widział moje plecy. I to tłumaczenie jest takie, że za Panem Bogiem możesz pójść jedynie wtedy, kiedy będziesz widział, kiedy zobaczysz też to, co się już wydarzyło, te tyły, to, co jest za nami, że to jest, nie ma innego naśladowania Pana Boga, aniżeli patrzeć, co Pan Bóg już zrobił w naszym życiu. I to jest dla nas trudne, bo my często chcemy uciec do przodu, bo nie chcemy się konfrontować z tym, co jest za nami, z historią, która czasem jest trudna, z którą nigdy żeśmy się nie zmierzyli, z relacjami, które są dla nas bolesne, od może już domu rodzinnego, różne rany, które żeśmy zaliczyli po drodze w zakonie i w stosunku do kogoś, od przełożonych, od spółsióstw i tak dalej, że trudno nam jest patrzeć do tyłu, ale nie ma pójścia za Chrystusem, kiedy nie widzimy tych tyłów. Że trzeba się z tym zmierzyć, trzeba zobaczyć, że Bóg był wtedy też obecny, że Bóg jest obecny, że to, że dzisiaj jestem tym, kim jestem i mogę stanąć przed Panem Bogiem twarzą w twarz, to jest wynik tego wszystkiego, że to, co się wydarzyło, rzeczywiście miało miejsce i że Pan Bóg w tym wszystkim też był, to co ostatnio jakoś widzieliśmy w tych zmaganych Izraelitów z tymi wszystkimi królestwami, które przychodzą, nawet kiedy byli bici, nawet kiedy byli pokonywani przez Asyrię, przez Babilonię i tak dalej, to Bóg za tą historią stał, to On był tym, który ten bicz trzymał, że zobaczyć teraz tego Pana Boga, który jest po naszej stronie. Nie, to bodajże Jakub z Saruk mówił o tym, że taki Pan Bóg jest, że nawet tego demona, którego my się boimy i te wszystkie rzeczy, które ten demon zrobił w naszym życiu i grzechy, które mamy, to trzeba zobaczyć, że tego demona Pan Bóg też trzyma na smyczy. Nie, jak jest bicz, tak jest smycz, że ten demon ma kaganiec nałożony przez Chrystusa, że on ryczy i nas straszy, ale tak naprawdę już nie potrafi nas ugryźć, że on jest trzymany na tym lince przez Pana Boga i tak mówi Jakub Saruk, że Pan Bóg posługuje się nawet tą bestią, żeby trzymając ją na uwięzi, a jednocześnie też dialogować z nami, że kiedy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na miłość, że czasem Pan Bóg się posługuje też i strachem. Że tak jest. To myślę, że widzimy w życiu wielu księży odzyskało gorliwość, będąc przy manifestacjach złego ducha, nie, czy ludzi, którzy widzieli, że paradoksalnie wrócili do Pana Boga, nie, bo jak zobaczyli to zło, które jest, nie, i jak potężne jest to zło, to człowiek może albo się poddać, albo, nie wiem, wpaść w chorobę psychiczną, albo szukać tego dobra, które jest mocniejsze. Nie. Pan Bóg się wszystkim potrafi posłużyć,
żeby wejść w dialog z nami, żeby nas do siebie doprowadzić. Dzisiaj daje nam tych wszystkich świętych zakonarstwa serafickiego, których jest pewnie tysiące tych znanych, bo no tak jest, nie, że na pewno tysiące u nas samych tych męczenników rewolucji hiszpańskiej, to już jest chyba ze 100 braci beatyfikowanych, nie? Tych ostatnich, którzy byli, to jest 55 naraz. U nas męczennicy II wojny światowej i tak dalej. Ilu tych braci jest, którzy no już są, mają tą chwałę błogosławionych. Ich wspominamy, nie świętych i błogosławionych, nie tych. Wierzymy w to, że jest więcej tych zbawionych, ale tych jakoś Pan Bóg dał nam w sposób szczególny, żebyśmy mogli patrzeć na ich przykład i teraz iść za nimi, nie? Żeby mieć tą odwagę pójścia za nimi, patrzeć się też w ich przykłady, mieć to przekonanie świętego Augustyna, żeby mogli inni Augustynie, możesz i ty. Skoro Pan Bóg dał świętych i objawił się w ich życiu, to może i w naszych. U nas wśród naszych błogosławionych jest teraz nie spaliłem, jest pierwszy nasz święty, to jest Felix Kantalicze, nie? I to był pierwszy beatyfikowany i kanonizowany święty kapucyński. Już z drugiego pokolenia. Pierwsze było pokolenie Walczaków. Takich, którzy się zbuntowali, uciekali z zakonu do zakonu i tak dalej. Żaden z nich świętym, przynajmniej kanonizowanym, nie jest. Dopiero drugie pokolenie, już takie bardziej osiadłe, to jest Felix jako pierwszy. I mamy też drugiego Felixa, Felixa z Nikozji, który wstąpił do braci i za cel sobie wziął być identyczny jak tamten Felix. Przyjął jego imię i był też tym kwestarzem. I też chodzi już, że miał po prostu ten przykład tego świętego tak przed oczyma, że go zrealizował tak jeden do jeden, nie? Oczywiście mamy mieć przykład Chrystusa przede wszystkim, jego plecy przed sobą, ale też ci święci są dani nam po to, żebyśmy się też wpatrywali w ich życie, że to jest to, jak można zrealizować Ewangelię w tym życiu codziennym i po to, żebyśmy się też wpatrywali w nich i za ich przyczyną, ale też patrząc za ich przykład, żebyśmy mogli tę drogę też my sami przeżyć. Co daj Bóg, żeby po naszej śmierci, nie w sposób formalny, ale dzisiejszy dzień był również naszym świętem.